Powiem ci, że się trochę zgrywamy kolorystycznie. Co zrobić? Jakoś tak wyszło. Dwóch przystojniaków. Tak. Przede wszystkim skromnych. Oczywiście. Tak. Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj ze mną Kuba. Cześć, witam. Kuba z Medida i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę bardziej o różnych niuansach związanych z miarkami. Zapraszam. Kuba, powiem tak szczerze, zacznę może od tego pytania, dlaczego Medid, bo to nie jest tak, że on ciebie wybrał, tylko ty wybrałeś jego, więc jakiś powód pewnie musiał tego być. Tak jest. Medid jest to firma z długoletnią tradycją. Od 88 lat produkują już miary zwijane. Także są długo na rynku, mają dużo doświadczeń. Asortyment, przekonał mi asortyment i jakość wykonania produktów. Mnie do Medida właśnie przekonał czas, jakby, który poświęcili na to, żeby zajmować się tymi miarami i doskonalić. To 88 lat zrobiło na mnie wrażenie. I stwierdziłem, że na pewno będą to produkty dużo lepsze niż te, które są sprzedawane jako produkt jeden z tysiąca w asortymencie. Tak jest. W związku z tym jakby po dłuższych poszukiwaniach decyzja padła, że jednak w warsztacie zagości Medid. Natomiast tak jak gdzieś tutaj rozmawialiśmy wcześniej, miary są tematem, z którego można się doktoryzować, tak? Jest dużo niuansów, niuansików drobnych związanych z tym, dlaczego te miary są skonstruowane tak, a nie inaczej. I dzisiaj chcielibyśmy wam pewnie pokazać, z czego po prostu to wszystko wynika i na co należy zwrócić uwagę przy zakupie takiej miary. Bo to jest, bo wbrew pozorom sytuacja nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Zgadza się. Ja wiem, że większość osób na pytanie, jaką miarę kupuje, odpowie pewnie, że idzie do sklepu i kupuje tą, która jest gdzieś tam najtańsza na półce. Natomiast no to tak nie do końca działa, tak można sobie pozwolić w majsterkowaniu, natomiast już przy większych projektach nie. Bo z tego problemu rodzą się na przykład, znaczy z tego powodu rodzą się na przykład problemy takie, że mierzymy jedną, która jest na stole, a później idziemy do piły, mierzymy drugą i się nagle okazuje, że nam się jedno z drugim nie zgrywa i zaczynają się problemy. Tak jest. Więc co? Więc my myślę, zbliżymy sobie kamerę tutaj bliżej i będziemy pokazywać i rozmawiać już o konkretnych rozwiązaniach. Oczywiście. Zapraszamy. Zapraszamy. Zabawki mamy na stole porozkładane, więc teraz będziemy się bawić. Zaczniemy od największej. To jest Maxi Pro. Ona występuje w wersjach, tak jak widzicie, 8 metrów i 5 metrów. Mamy 8, czy mamy dłuższe miary? Tak, Medid ma w ofercie miary 10-metrowe oraz jako jedyny na rynku ma miarę 15-metrową, która jest zwijana już korbką. Okej, okay. Natomiast tutaj bierzemy sobie miarę, rozwijamy i pomiędzy cyframi pojawiają się nam jakieś magiczne hieroglify. Zgadza się. Które nie wiadomo co do końca oznaczają, więc może fajnie by było, gdybyśmy powiedzieli i pokazali, co która z informacji oznacza. Oczywiście. W pierwszym kwadraciku mamy oznaczenie długości miary, w tym wypadku 8 metrów. Następnie mamy nabitą klasę dokładności, jest to miara w klasie drugiej. Dalej oznaczenie CE. Kolejne oznaczenie oznacza rok produkcji. W wypadku jest to 2020. Dalej mamy podmiot, który certyfikuje. W tym przypadku jest to hiszpański urząd miar. I ostatnie oznaczenie jest to numer identyfikacyjny. Dobrze, tutaj mieliśmy miarę w klasie drugiej. Natomiast tutaj mamy miarę w klasie również drugiej. Źle złapałem. Dobra. Okay. Tutaj jest miara w klasie pierwszej. Dokładnie, czyli tutaj mamy miarę w klasie pierwszej. I teraz chciałbym wiedzieć, czym one tak na dobrą sprawę się różnią, czyli czym się różni klasa pierwsza od klasy drugiej? Mhm. Klasa pierwsza od klasy drugiej różni się tolerancją wykonania i powtarzalnością. W klasie pierwszej na jednym metrze mamy tolerancję 0,2 mm, w klasie drugiej 0,5 mm, a w klasie trzeciej, w której wykonane są miary składane, jest to 1 mm. Natomiast w przypadku takiego łatwiejszego skojarzenia przy miarze 5-metrowej w klasie pierwszej mamy 0,6 mm tolerancji. W klasie drugiej, czyli typowej klasie dla miary zwijanej, jest to 1,3 mm, a w klasie trzeciej 2,6 mm.
Czyli generalnie łatwo to sobie wyobrazić, jakie możemy mieć rzeczywiście przekłamania na takiej miarze typowej 5-metrowej. Tak jest. One też mają różne zakończenia, bo mamy zakończenie tylko z otworkiem pod ewentualny gwóźdź. Pod gwóźdź, tak jest, lub wkręt. Dokładnie. Mamy takie, które mają na samym początku magnes. Zgadza się. I to są nie takie, powiem szczerze, że może są to malutkie magnesy, to są naprawdę mocne. Bardzo się mocne. To trzyma, tak jest. Tak. No i mamy taką dosyć dziwną konstrukcję. Tak. Z wąsami. Z takim specjalnym zaczepem. Mhm. I powiedz mi, do czego służy ten zaczep? Ten zaczep, znaczy tak, miara Maxi Pro jest miarą dwustronną. Z przodu, na przednim, przodzie wstęgi mamy odczyt w poziomie, czyli do pomiarów na odległość, w poziomie. Mhm. Ok. Tak. Natomiast na odwrocie mamy pion. I to ja myślę, że jeszcze zrobię w międzyczasie też dla Was zbliżenia, żebyście zobaczyli, ale to jak już będziemy rozmawiać o kolorystyce. Mhm. Teraz do tylnych pomiarów używamy tej części tylnej. Wtedy możemy zaczepić sobie o jakiś element. Dokładnie, czyli jeśli mierzymy w tą stronę, to zaczepiamy dołem. Tak jest, natomiast jeśli mierzymy w tą stronę, to zaczepiamy po prostu tymi dwoma wąsami. Ale teraz jest jeszcze jeden problem, bo to jest jedna z informacji, przy której ja zawsze załamuję ręce. O, tak. To jest, nie wiem, za każdym razem staram się brać inną. To jest to, że ktoś mi mówi, no panie, nowa miara, a ona już tutaj chodzi. Ruchomy zaczep, tak jest. Tak jest. Zaczep musi być ruchomy, ponieważ gdyby nie był ruchomy, to przy jednym z pomiarów byłby błędny. Mianowicie, miarę możemy mierzyć od czoła, wtedy zaczep chowa się, lub możemy mierzyć z góry, zaczepiając za jakiś element, wtedy zaczep wysuwa się. W związku z tym w tym momencie miara będzie i przy jednym, i przy drugim pomiarze odczytywała na prawidłowy wynik. Tak jest. I to jest, jakby o tym należy pamiętać. Natomiast kolejna sprawa, jeśli chodzi o same zaczepy, to jest to, że część z nich jest montowana na dwóch nitach, a część z nich jest montowana na trzech nitach. Te na trzech nitach są po prostu zwyczajnie mocniejsze. Tak jest. Tutaj mamy nawet cztery nity. Tak jest, ale właśnie dlatego tą miarę wybrałem. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że ona jest zabezpieczona dwustronnie. To zgadza się. Czyli to jest ten zaczep taki mocniejszy, bardziej wytrzymały, niejednostronny, gdzie mamy mniejsze prawdopodobieństwo wyłamania się zaczepu. Staśmy, zgadza się. To jest też fajna sprawa. I to jest jakby kolejna rzecz, o której należy wiedzieć. Teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Materiały, bo mamy tutaj miary nierdzewne. Tak. I mamy miary stalowe. Ze stali węglowej. Mhm. Ale co jest unikalne w tych miarach, to jest powłoka. Tak jest. Bo wszystkie standardowe miary mają powłokę, albo jej nie mają. Czasami jest tak, że są po prostu polakierowane i nie mają wcale. Mhm. Czasami jest tak, że mają powłokę nylonową, tak? Melonową. Tak jest, z końcówką on. W Medidzie nie wszystkie produkty mają powłokę nylonową, natomiast te, które ją posiadają, jest to na przykład ta miara, którą przed chwilą mieliśmy w rękach, miara Triple Black, mają trzy powłoki, czyli tak, standardowo pod nylonem, który oferują wszystkie liczące się firmy, producenci, występują dwie powłoki UPS, jest to bezbarwna powłoka opatentowana przez firmę Medid. W związku z tym każda z tych miar ma trzy powłoki zabezpieczające, a nie jedną. Zabezpiecza to przed zbyt szybkim wycieraniem się wstęgi i przed łamaniem jej. Bo później w takich zwykłych, tanich miarach mamy właśnie takie sytuacje jak tutaj, czyli jakby obicia i zaczyna nam brakować pewnych rzeczy, a już takie wieloletnie miary to najczęściej na tym wstępnym odcinku są już tak powycierane, że nic tak, nie widać. Tak, tak, oczywiście. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to są
zabezpieczenia, tak? Czyli loki tak zwane. Tak jest. Pierwsza sprawa, o której warto powiedzieć, o której warto wspomnieć, to jest ten przycisk tutaj od dołu, z którego mało kto korzysta, bo mało kto wie, do czego on tak na dobrą sprawę służy. Tak. Ta miara z serii Ergo posiada dwa hamulce, czyli hamulec szybki, który właśnie służy do krótkiego, szybkiego zatrzymania i hamulec stały, którym blokujemy wstęgę w kasecie i ona nam się w tym momencie nie ma prawa schować. I teraz tak, mamy te hamulce na zasadzie takie jak mamy tutaj, czy na przykład tutaj, że one są po prostu przesuwane tak w dół jest. I w górę. Mamy takie w tych większych miarach, które również są przesuwane, natomiast tutaj już jakby ich konstrukcja i wielkość jest zupełnie inna i jakby gwarantuje inne zupełnie odczucia pracy. No to oczywiście to samo jest przy tych wersjach mini, tak? Trzeba się po prostu do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Ale mamy też hamulec, miarę automatycznie zablokowaną, czyli miarę z serii Autolock, która po wysunięciu z kasety jest zablokowana. Jeżeli chcemy ją zwinąć, musimy nacisnąć przycisk, czyli dokładnie odwrotnie niż to, co jest w miarach standardowych. Natomiast należy zwrócić uwagę, że to jest raczej rozwiązanie, które sprawdzi się w budowlance, myślę, bardziej w ciesielce, tego typu pracach, nie w stolarce. Tak, myślę, że to będzie bardziej przy jakichś pracach wykończeniowych. Dokładnie. Mhm. No i trzeci typ to jest przełącznik góra-dół. Tak jest. Tutaj w miarze, która jest w pierwszej klasie dokładności, w miarze, która jest ze stali rdzewnej, występują dwa hamulce i jest, tak jak zauważyłeś, jeden stały taki mechanicznie przełączany, natomiast drugi jest pod spodem kasety. Jest to taki szybki, bardzo wygodny hamulec, żeby gdzieś przy pomiarze po prostu zatrzymać miarę, żeby nie zwinęła nam się do końca kasety. Te dwie miary na tle jeszcze konkurencji wyróżniają się tym, że wstęgi nie są nadrukowane, tylko jest tutaj grawer, także jest to trwalsze zabezpieczenie. Ta miara, zaczep jest jeszcze taka ciekawostka, zaczep się składa z trzech elementów. Z trzech elementów, nie z jednego lub dwóch. Także jest na pewno trwalszy. Ta miara ze stali nierdzewnej, oprócz tego, że wstęga jest ze stali nierdzewnej, jest dwustronnie grawerowana, to wszystkie elementy, które są w środku, czyli wkręty, sprężyny, mechanizm, są również wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje nam pracę w bardzo trudnych warunkach. Mówiąc wprost, ta miara może wylądować w wodzie na dobę i nic się jej nie powinno stać. Okej. Część z tych miar jest również gumowana. Niektóre, tak jak ta, po całości, co przyznam szczerze, że dosyć bardzo mi odpowiada. Niektóre są gumowane tylko częściowo, czyli tam, gdzie najwięcej mamy kontaktu z ręką. Dokładnie. Czy należy zwrócić na to jakąś uwagę przy zakupie, w sensie takim, oprócz odczuć naszych, że tak powiem, typowych przyzwyczajeń, czy na przykład ma to znaczenie, że w pewnym rodzaju prac wygodniej jest mieć miarę, która nie jest gumowana za bardzo, a w innych lepiej, żeby była cała? To znaczy tak, jeżeli na pewno ręce mają kontakt, czy mamy kontakt z jakąś chemią, no to tworzywo, guma miękka na pewno nie będzie wskazana tutaj do pracy, bo możemy tą kasetę albo uszkodzić, albo ona po prostu będzie brudna, będzie łapała brud, więc łatwiej będzie w tym momencie utrzymanie czystości w kasecie twardej, bez elementów miękkich. Lub w takiej kasecie chromowanej z tworzywa ABS. Natomiast w przypadku, kiedy tych pomiarów wykonujemy dużo, na pewno praca z kasetą dwu- lub trzykomponentową będzie wygodniejsza, bo po prostu przy takim częstszym, bardziej intensywnym użytkowaniu. Okej. Zaczepy do pask. Bo tutaj widzę, tak na dobrą sprawę, że większość z nich wyposażona jest w jeden, ten sam, zresztą bardzo popularny typ zaczepu. Dlaczego, powiedz mi, na przykład nie zastosowano tych wszystkich rozwiązań, które są mega modne w postaci jakiegoś drucika, czy klipsu? Po prostu klipsu takiego dzielonego na dwa? To znaczy tak, takie elementy w pewnych pracach mogą być przydatne, ale generalnie one powiększają jak gdyby
troszeczkę obudowę przez to są trochę mniej ergonomiczne, mniej praktyczne w użytkowaniu. Natomiast Nomadit ma alternatywnie ewentualnie tego typu uchwyt do miar lub inne uchwyty, gdzie mocuje się je do paska i mamy metalowy klips, żeby po prostu żeby miarę wpiąć. Ewentualnie w nowym modelu tutaj miary black and white jest karabinczyk do wpięcia się gdzieś tam w pas na przykład. Dokładnie i uważam, że ten karabinczyk to też jest świetna sprawa. Natomiast myślę, że również docelowo można go stosować po prostu przy każdym typie zabezpieczenia, z tym, że tu będzie się bardziej, że tak to brzydko nazwę, majtać, bo jest po prostu dłuższy sznurek, przez to robi się dłuższa dźwignia. Tak jest. Dobra. Tutaj bym chciał jeszcze powiedzieć parę słów o najmniejszej miarce na rynku. Jest to miarka 3-metrowa. Tu nie mam pudełka zapałek. Tu jest piątka dla porównania. Jest to maleństwo. Wygląda jak zabawka, ale zabawką nie jest. Jest to miara dwustronna. Tutaj z przedniej na froncie mamy standardową skalę i zero jest odsunięte od zaczepu. Natomiast z drugiej strony mamy taką dziwną skalę. To nie są cale, stopy i inne jednostki. Jest to miara służąca do przeliczania obwodu na średnicę. Możemy pokazać w praniu, jak ona tutaj działa. Czyli pokazuje nam teraz średnicę 10 cm i 7 mm. Średnicę tej butelki, ponieważ jedna jednostka to jest 3,14, czyli przelicza nam obwód na średnicę, podaje wymiar średnicy detalu w centymetrach. Mogę jeszcze tutaj to pokazać na tej rurce, jeżeli średnica nie będzie tutaj za mała. Tu mamy średnicę 3 cm i 2 mm. I dokładność odczytu tej drugiej strony jest to 0,5 mm. Tutaj mamy bardzo ciekawy produkt, miarę z górnym odczytem, czyli tak zwaną miarę z okienkiem. Jest to miara, która umożliwia nam pomiary, dokonywanie pomiarów bez zniszczenia wstęgi w trudnozemnych miejscach, we wnękach, ponieważ pokazuje nam wynik od początku zaczepu do końca obudowy kasety. I w tym wypadku nasz koszyczek, zaraz sobie może spróbujemy odczytać do kamery. Nasz koszyczek ma, akurat się kurczę światło odbija. I w tym wypadku nasz koszyczek ma ile? 34,5. Tak jest. Tutaj mam miarę z serii Ergo z bardzo silnym magnesem, magnesem neodymowym. Coś Wam ciekawego pokażę. Już się dalej nie zmieszczę, ale generalnie można rozwinąć całą wstęgę. Magnes jest na tyle mocny, że nie ma prawa odpaść. Trzeba naprawdę bardzo silnie potrząsnąć, żeby odpadł z elementu. Okej. Okay. Tu jeszcze mogę pokazać na zbliżeniu. Magnes jest na całej powierzchni zaczepu. Tutaj mamy teraz pokazane kolory, rodzaje jak gdyby wstęg w produktach firmy Medit. To jest miara ze stali nierdzewnej, do której zazwyczaj jest przypisany kolor biały, natomiast Medit w tym roku wypuścił jako nowy produkt również miarę o wstędze ze stali węglowej w kolorze białym. Kolor biały ma o tyle znaczenie, że w przypadku pewnych ciemnych powierzchni jest lepiej widoczny niż żółty, jeżeli chodzi o kontrastowość. Większość miar na rynku występuje, ma wstęgę w kolorze żółtym. Tutaj firma Medit wykonała też miarę z tłem czarnym, z białymi cyframi, które się też bardzo dobrze sprawdza na jasnych powierzchniach. Bo weszliście tak w połowie mniej więcej naszej dyskusji, natomiast generalnie temat dotyczy szerokości wstęgi i długości wstęgi, bo to są dwa jeszcze ważne parametry, o których nie rozmawialiśmy. Tak jest. Tutaj jest jak gdyby taka korelacja pomiędzy szerokością wstęgi. Może tak, zaletą w przypadku, tak jak w przypadku tej miary
jeżeli mamy szeroką wstęgę, jest to, że ona na dłuższym odcinku nie będzie nam się łamać, prawda? Tak, to jest właśnie to, co my się kiedyś ścigaliśmy zawsze na budowach, że kto ma lepszą to miarę, to, to dalej wysunie. Tak to jest. Dalej wysunie. No. Natomiast to jest zaletą. Natomiast są też wady tego rozwiązania, mianowicie im wstęga jest szersza, tym będzie po pierwsze się szybciej wycierała na krawędziach, które są miejscem do odczytu pomiaru. Dalej, będzie to miara cięższa, będzie miara mniej wygodna w użytkowaniu, bo będzie miała większą kasetę, no i na końcu w końcu będzie droższa, ponieważ im większa kaseta i szersza wstęga, tym jest miara droższa. Dlatego kierowanie się za wszelką cenę szerokością wstęgi uważam, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej nie do każdej pracy. Czy generalnie w tych tematach takich typowo narzędziowych mam wrażenie, że jakby cyferki powodują, że narzędzie jest lepsze. To, czy wkrętarka ma 18V czy 12V, to jak jest 18, to jest lepsze, bo jest mocniejsze. Nieważne, że nie nadaje się do wszystkich prac. Tak jest. I idzie za tym masa mankamentów i że warto by było mieć jedną i drugą. Tak samo myślę, że jest tutaj, że im dłuższa, im szersza, tym lepsza. Natomiast one występują w wielu długościach, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy 10 metrów, mamy 8 metrów, mamy 5 metrów. Mamy 3 metry, mamy 2 metry. Okej. Okay. 2, tak. To jest w ogóle bardzo fajne rozwiązanie. To jest braloczek dwumetrowy, występuje w 6 kolorach, ale Medit ma też miary nie będące braloczkami, też o długości 2 metrów. Mm-hmm. Mm-hmm. To jest to. Natomiast kolejną rzeczą jest szerokość wstęgi. Zgadza się. Tak jak wspomniałem przed chwilą, im szersza wstęga, tym pozwala nam mierzyć na dłuższym odcinku, natomiast będzie posiadała właśnie te wady, o których wspomniałem. Medit w przypadku miar 3 metrowych ma miary o szerokości wstęgi 13, 16, 19, 25. Piątki występują w szerokości od 19 mm do 32. Ósemki od 25 do 30. Okej. Okay. Mhm. No i to myślę, że z grubsza wyczerpaliśmy te najbardziej podstawowe parametry, jeśli chodzi o miary. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj więcej jakby na chwilę obecną nie mamy co dopowiedzieć. Natomiast jeśli będziecie mieli jakieś konkretne pytania, oczywiście zachęcam do zadawania ich pod filmem. Będę się starał ja odpowiedzieć na nie sam, jeśli będę potrafił, jeśli nie będę się, że tak powiem, odwoływał do specjalisty. Dziękuję Tobie bardzo za dzisiejszą wizytę. Dziękuję bardzo, wizytę. Było bardzo miło. Dzięki Ci bardzo. Okay. Cieszę się, że udało Ci się zawitać, cieszę się, że udało się zrobić ten materiał, bo uważam, że odpowiem na bardzo wiele bardzo trudnych pytań, wbrew pozorom, które bardzo często się przewijają, na wiele pytań, na które ludzie się boją zadać tego pytania, bo boją się, że ktoś sobie pomyśli, że czegoś tam nie wiem w związku z tym. Może sobie gdzieś tam narobić wstydu, tak? Więc myślę, że tutaj wyczerpaliśmy ten temat. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Was oczywiście zapraszam na materiały, które jeszcze powstaną, bo jeszcze będzie kilka filmów na temat tych miarek, już takich krótszych, myślę, bardziej prezentujących konkretne produkty. Standardowo oczywiście zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media, na drugi kanał, na wszystkie grupy facebookowe, linki do wszystkiego macie pod materiałem. No i co? No i widzimy się na pewno już wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć. Cześć.